Już za chwilę rozmowa z Marcinem Pampuchem, wojownikiem Pawła Kukiza. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witam serdecznie. A przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Sachaczyk. Wita Państwa równie serdecznie jak Marcin. Marcinie, wojownik Pawła Kukiza i przedstawiciel JOW-u w województwie łódzkim. To ostatnia funkcja, którą cię obdarzono. Dlaczego jesteś po stronie Pawła Kukiza? No, jestem po stronie obywatelskiego ruchu, który w Polsce się narodził i bardzo intensywnie się rozwija. Ja z tą obywatelskością mam po drodze już od wielu lat. Przypomnę, że byłem też inicjatorem Piotrkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Chodzi o to, aby partyjniaków i partiokradztwo odsunąć od władzy, aby Polską, gminami, miastami, wsiami zarządzali obywatele, a nie politycy. No dobrze, ale nie obawiasz się tego, że obywatele jeszcze jednak niewiele wiedzą i z czasem ci obywatele, którzy zaczną rządzić, również staną się politykami, bo to nie ma innego wyjścia, więc właściwie zastąpimy jednych drugimi. Ale dokładnie masz rację, z tym, że w przypadku wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych taki obywatel, który zostanie posłem czy senatorem, będzie mógł być w łatwy sposób zweryfikowany. I jeżeli nie będzie realizował obietnic wyborczych i postulatów wyborczych mieszkańców danego regionu wyborczego, no to w następnych wyborach przepadnie z kretesem, dlatego że system jednomandatowych okręgów wyborczych daje nam taką możliwość. Posłem czy kandydatem na posła zostanie osoba, która będzie musiała mieć poparcie zaledwie 10 osób, a nie ponad 100 tysięcy mieszkańców danego regionu. No i nie będzie musiała być związana z żadną partią polityczną, nie będzie musiała mieć poparcia partii politycznej. I w ten sposób, jeżeli w danym okręgu wyborczym będzie kandydowało 5 osób, to osoba, która w tym okręgu otrzyma największą liczbę głosów, zostaje posłem. I łatwo taką osobę jest zweryfikować, o czym doskonale przekonali się mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Tam funkcjonuje system jednomandatowych okręgów wyborczych od wielu lat i tam widać zaangażowanie posłów, którzy reprezentują dany region w realizację postulatów mieszkańców. Ale nie obawiasz się, Marcinie, że Wielka Brytania to zupełnie inny kraj niż nasz, zupełnie inna mentalność. Ci ludzie na to pracowali, do czego doszli mnóstwo lat i nie obawiasz się, że wzorowanie się akurat na to, tak samo moglibyśmy wprowadzić ruch lewostronny i też byłby kłopot pod pewnego rodzaju, a trzeba, oni jeżdżą. Trzeba skończyć w Polsce z partyjniactwem. Nie może być tak, że oglądamy te same, miałem powiedzieć gęby, ale te same buzie od wielu lat w telewizji polityków, partyjniaków, którzy działają nie na rzecz obywateli okręgów wyborczych, z których zostali wybrani, ale na rzecz swoich partii. My na partie polityczne wyrzucamy w błoto z budżetu państwa, czyli z naszych kieszeni ponad 70 milionów złotych rocznie. Z tym też trzeba skończyć i to jest kolejne pytanie w referendum ogłoszonym na 6 września, ale główne pytanie i to kluczowe pytanie, które zmienia całą ordynację wyborczą w Polsce, to jest pytanie pierwsze. Czy jesteś za wprowadzeniem 460 jednomandatowych okręgów wyborczych? I mam nadzieję, że mieszkańcy naszego kraju są już do tego przygotowani, są gotowi i że 6 września Polacy zagłosują za tym punktem i opowiedzą się na tak. A nie obawiasz się, że będzie to głosowanie, wracając do tych mandatowych, jednomandatowych okręgów, że będzie to głosowanie na konkretnego człowieka, który nam się spodoba, dlatego że się ładnie uśmiecha, dlatego że na przykład zdobył sobie poparcie jakiejś grupy, a grupowe zachowanie bywa różne i że może ten człowiek okazać się w zasadzie człowiekiem, który niewiele wie o tym, jak rządzić krajem, jak pomagać rządzić krajem. Dokładnie takie sytuacje mogą mieć miejsce, natomiast w następnych wyborach, tak jak mówię, ten człowiek przepadnie z kretesem. No dobrze, ale nasze 4 lata, nikt nam nie zwróci tego, co się narobi w kraju, bałagan będzie. Eksperci od jednomandatowych okręgów wyborczych mówią, że ten system musi zacząć funkcjonować i musi jakby przemielić co najmniej 2 kadencje, żeby system stał się taką naprawdę ugruntowaną, dobrą demokracją. Patrzmy na modele, które funkcjonują w innych krajach. No ale jest ich niewiele. Ja sobie wynotowałam. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Japonia to mają taki system mieszany Ale to mnie wcale nie dziwi, bo chodzi o to, żeby partie polityczne w dużych
wyborczych środowiskach czerpały korzyści i profity. Mieszkańcy, ludzie, którzy funkcjonują na tych tak zwanych dołach, no w mniejszym zakresie są zauważani przez te partie polityczne. No wcale mnie to nie dziwi, ale my to chcemy zmienić. No model brytyjski pokazuje, że dobry kandydat na posła, który spełnia obietnice wyborcze, który spotyka się z wyborcami regularnie i reaguje na ich problemy, taki kandydat jest w Sejmie, w parlamencie przez ileś kadencji. To ja cię, Marcinie... A kto jest zły, nie realizuje, wypada i już nigdy nie wraca. Ja cię zapytam o jedną rzecz, bo właściwie skupiliśmy się i Paweł Kukiz i tutaj wszyscy zwolennicy Pawła Kukiza skupili się na tych okręgach jednomandatowych. Natomiast no to jest powiedzmy jakiś 1% tego, jak powinno nasze państwo funkcjonować. Co zresztą, bo wszyscy no, mówią o tym jednym, a gdzie inne zadania? Znaczy, to jest klucz do dobrego państwa. No, podstawą jest ordynacja wyborcza, żeby reprezentowali nas ludzie, którym faktycznie chce się pracować i którzy mają pomysły do zrealizowania i słuchają ludzi. Przede wszystkim słuchają ludzi. Na tym polega obywatelskość, żeby nasi przedstawiciele nas słuchali. Później oczywiście te osoby tworzą grupy, które realizują już wyższe cele związane z funkcjonowaniem naszego państwa i do tego chcemy doprowadzić. Ale kluczem jest ordynacja wyborcza. Jeżeli jej nie zmienimy, no to dalej partie polityczne będą zawłaszczały sobie prawo do decydowania w naszym imieniu. Dalej będą wybierane ciągle i wyłącznie te same osoby, dlatego że są na jedynkach list wyborczych partii politycznych, a niewiele robią dla mieszkańców w swoim okręgu. I to trzeba zmienić, to jest podstawa. Z tym, że poseł nie jest wybierany po to, żeby robił coś w swoim okręgu, tylko żeby działał na rzecz całego kraju. I to wcale prawda, nie jest powiedziane, prawda, że z Piotrkowa musi działać w Piotrkowie. Dokładnie tak. Natomiast no, nas, mieszkańców danego regionu, interesuje to, żeby w naszym regionie żyło się dobrze, żeby żyło się w województwie łódzkim dobrze, żeby się żyło w całym kraju dobrze. Jeżeli będziemy mieli takich posłów, którzy są wybierani i oceniani przez pryzmat swojej pracy, no to jest szansa na to, że w Polsce się poprawi. Marcinie, powiedz mi, zostałeś wybrany przedstawicielem JOW-u w województwie łódzkim. To dosyć odpowiedzialna funkcja. Jakie są twoje zadania? Przede wszystkim chodzi o to, aby edukować, informować i promować ideę jednomandatowych okręgów wyborczych. Czyli zaczęła się kampania. Kampania referendalna, jak najbardziej tak, dlatego że w minioną sobotę na zjeździe w Lubinie, no było nas tam grubo ponad 2000 osób z całej Polski. Ci ludzie przyjechali za własne pieniądze, to nie były autokary wynajęte za publiczne pieniądze z kasy partii politycznych, oni za własne pieniądze przyjechali na to spotkanie. Za własne pieniądze drukowane są materiały, które rozdajemy i publikujemy na stronach internetowych dla mieszkańców naszego kraju, przybliżając ideę jednomandatowych okręgów wyborczych. Wszystko robimy za własną kasę, nie za kasę podatnika. I to jest też ważne, jak ten ruch w tej chwili dynamicznie się rozwija, aby doprowadzić do sukcesu referendum. A nie boicie się, że to referendum, które miało dotyczyć właśnie tych okręgów jednomandatowych, nagle do niego wrzuca się przeróżne inne sprawy i ludzie się trochę mogą wystraszyć, bo tam mają być i sześciolatki, i lasy państwowe, i emerytury, i właściwie wszystkie partie w tej chwili załatwiają swoje interesy w jednym referendum. Tak naprawdę wszystkie te interesy i te problemy, które do referendum, co niektórzy chcą dorzucić, można załatwić tym pierwszym pytaniem. Tym, czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, bo wtedy dokładnie będziemy mogli rozliczać tego konkretnego posła z konkretnych działań na rzecz regionu, na rzecz kraju. I no wie pani, no każda partia polityczna teraz chce ubić jakiś interes na sukcesie wojowników Kukiza i na ruchu obywatelskim jednomandatowe okręgi wyborcze i też wcale mnie to nie dziwi. My robimy swoje, jest nas bardzo dużo w Piotrkowie Trybunalskim, w Tomaszowie, w Opocznie. Widziałem ludzi z tych miast w Lubinie, oni za własną kasę przyjechali. Tak? Macie specyficzne koszulki, te koszulki będą ci ludzie nosili, będziesz nosił? Będą nosili ci ludzie koszulki. Są już w wielu miastach uruchomione
specjalne punkty informacyjne, gdzie każdy zainteresowany może zasięgnąć informacje o jednomandatowych okręgach wyborczych. Czyli od dzisiaj będzie ciebie i twoich podobnych wojowników widać i w Piotrkowie, i w mieście naszego województwa. Ja mam nadzieję, że Polacy w tej chwili no jakby już dojrzeli do tego, aby zmienić ordynację wyborczą, aby skończyć z tym, co jakby zabija Polskę, czyli z partyjniactwem i z okradaniem naszego kraju. Marcin Pampuch, wojownik Pawła Kukisa, przedstawiciel JOW-u w województwie łódzkim, był gościem Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie i zapraszam na referendum.